Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy Puck po raz 11 spotykają się w turnieju tenisa stołowego. Z jakich ochotniczych straży pożarnych? OSP Darżubie, OSP Warzewo, OSP Gnieżdżewo, OSP Łebcz, OSP Dumatowo. Czy jest zainteresowanie takim turniejem? Tak, jest duże zainteresowanie. Młodzież też spotyka się i właśnie też wymienia swoje umiejętności inne, takie sportowe, jak i piłkę, czy tam siatkówkę, nie? Przyjechaliście z jakiej ochotniczej straży pożarnej? Młodzieżowa drużyna pożarnicza w Swarzewie. Często ćwiczycie? No, raz w tygodniu. Liczycie dzisiaj na jakiś sukces? No, ja tu przyjechałem po medal. Powiedz mi, czy dzisiejsza impreza taka tutaj na terenie gminy Puck ochotniczych straży pożarnych jest jakąś, no nie wiem, może formą wymiany doświadczenia, nie wiem, poznania się z innymi drużynami? No tak, tu można bardzo dużo osób poznać, tak samo dużo osób z mojej szkoły to jest. No, znamy się i opowiadamy sobie o różnych tam rzeczach. W tamtym roku uczestniczyłeś też może? Tak, uczestniczyłem. Zdradzi nam, które miejsce? A, nie wyszło za dobrze. Ostatnie miejsce było chyba. Powiedzcie mi, po raz który jesteście na tej imprezie? Ja po raz pierwszy, ja po raz drugi. Liczycie na dzisiaj na jakiś sukces? No, ja się bardzo starałam, może grałam tylko z Karoliną, ale zdobyłam pierwsze miejsce. W waszej ochotniczej straży pożarnej na co dzień możecie grać w ping-ponga? Tak, bardzo lubimy grać w ping-ponga i możemy codziennie chodzić z remizy sobie i pograć pierwsze. Panie prezesie, dziewczyny przed chwilą z ochotniczej drużyny młodzieżowej mówiły, że bardzo często się przygotowują i mają taką możliwość. Jak pan dzisiaj ocenia dzisiejsze przygotowanie? Przygotowania były prowadzone przez opiekuna młodzieżowej drużyny pożarniczej, był Mirka Westerling. Grali codziennie w remizie, tam mają dyspektywne szkoły. I w ogóle do zawodów przygotowuje się cały czas w remizie. Dzisiejsza impreza, czy dla młodzieży, dla ochotników jest jakąś formą, nie wiem, spędzenia wolnego czasu, poznania się może? Znają się przeważnie ze szkoły, a poznanie innych, z innych szkół, kolegów, koleżanek na pewno dobrze świadczy o takich zawodach. W tegorocznym tenisie stołowym bierze łącznie udział 26 zawodników. Zawodnicy są podzieleni na kategorie wiekowe. W pierwszej kategorii wiekowej są to uczniowie szkół podstawowych. Jest zapisanych do turnieju 6 chłopców i 2 dziewcząt. W drugiej kategorii chłopców gimnazjalnych jest 7 chłopców i 3 dziewcząt. W trzeciej kategorii wiekowej do lat 40. Tu jesteśmy troszeczkę jakby zdziwieni, że jest tak mała liczba osób chętnych do gry w tenisa, bo przyszły tylko 2 dziewczyny. No i niestety te 2 dziewczyny już uczestniczą w grze do lat 40 i przyszło 5 panów. Z kolei w kategorii wiekowej powyżej lat 40 również jest bardzo mała liczba osób, bo przyszło tylko 2 panów. Impreza ogólnie cieszy się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Już tak jak my rozpoczynamy rok szkolny we wrześniu, to już we wrześniu strażacy zawsze do nas przyjeżdżają i się pytają, czy jest taka możliwość zorganizowania tych zawodów. Także szkoła nasza zawsze pomaga im w tym i zawsze z chęcią jakby otwieramy drzwi na tego typu imprezy, ale no ja przyznam, że jest znaczny spadek w ilości osób, w frekwencji osób. Z roku na rok ta liczba niby jest ich dużo, ale ona niestety spada.
spada.